Cześć, witaj w kolejnej części vloga Mniej 5 minut i od dzisiaj oczywiście kontynuuję pracę nad slice'em konfiguracji i pomału to jest już końcówka, bo wczoraj udało się napisać testy wszystkie i myślę przetestować. Teraz po prostu pozostaje UI i użycie komend. Bo skoro testy przechodzą, to raczej wszystko działa. Więc kolejne 5 minutek, prawdopodobnie znowu na interfejs graficzny. Nie bardzo lubię, ale zapraszam. Więc ten kodzik tutaj, mianowicie te wszystkie testy związane z sprawdzeniem, czy faktycznie konfiguracja jest wyciągana z eventów, działa. To się udało zrobić wczoraj. W zasadzie mógłbym te testy jeszcze raz uruchomić. No ale to, co dzisiaj bym chciał zrobić, to wznowić pracę nad interfejsem. O, jak widać, testy przeszły. Znaczy się znowić pracę nad interfejsem, czyli de facto popracować nad tym fragmentem, gdzie mam zapisywanie dźwięków prosto z interfejsu graficznego, tylko tu mam times, bo to jest kopia, więc na pewno trzeba zmienić na sounds. No i oczywiście to nie tylko tutaj będę zmieniał, tylko mam nadzieję, że mi się tam te pliki nie zmieniły. Te drugie odnośnie. A nie, muszę zduplikować. Źle zrobiłem, źle. Wycofajmy. Ja muszę zrobić kopię, bo to jest to, ten sam fragment. Więc tu będzie po prostu sounds. Się zapędziłem. Więc jest kopia. I ta kopia musi zostać poprawiona. Konfiguracja dźwięku Pomodoro. No i oczywiście tutaj jest więcej plików, tak? Ta nazwa, bo skorzystałem po prostu z copy-paste'a. Zrobiłem kopię, więc to wszystko tutaj musi zostać poprawione. Gdzieś tu jeszcze na pewno jest jakiś problem. Na pewno jest problem z rejestracją, podejrzewam, bo trzeba zarejestrować też drugi moduł. Więc tu będzie sounds. Queriesy. Też będą queriesy. Bo te dane trzeba jakoś wyciągać. Więc tutaj będzie sounds query. Sounds query handler. I tutaj sound configuration view. To znaczy, że muszę ponownie udać się tutaj, zrobić duplikat. Nie testuję queriesów, bo testuję widoki. Queriesy wyciągały mi po prostu te dane, więc nie widziałem zbyt dużego sensu. Time sound. Tutaj się nic nie zmienia. Poza tym, że muszę mieć jeszcze handlera do mojego queriesa. Sounds query, tak jakoś. Tak, czyli mój sounds query będzie wykorzystywany właśnie tutaj, w tym fragmencie. Nie, tu. I tu handler. No i oczywiście tutaj jest sound. Tak, czyli ten query ma za zadanie tylko i wyłącznie wyciągnięcie danych z mojego widoczku. W zasadzie mógłbym zrobić widok i pociągnąć te dane, ale uparłem się na CQRS-a, więc mam CQRS-a. Czyli mam te poprawki naniesione. Co tu jeszcze jest do zrobienia? No, rejestracja powinna się powieść. Sounds configuration, sounds query. Czemu query jest niewidoczny? Aha, liczba mnoga, sounds. Dobrze.
Tutaj też jest liczba mnoga. Tutaj. Więc generalnie udało się. Mam mojego Cykloresa, powiedzmy, postawionego. Żeby to przetestować, nie wiem czy dzisiaj, ha, jak na zawołanie. Natomiast, żeby to przetestować, muszę mieć gdzieś tutaj jakiś interfejs. Tylko, że to nie było w tym miejscu. A, tutaj jest. No i po prostu będę miał drugi baton configu. Config 2. Na razie to jest w takiej głupiej formie. Jak będzie menu, to będzie to inaczej wyglądało. Dlaczego jest tutaj błąd? Coś tutaj się dziwnego stało. Natomiast dialog będzie wyciągnięty i tu będzie konfigurę Times Sounds. Natomiast tu jest dialog. Nie żaden button czy cokolwiek innego. Nie wiem skąd tutaj się ten błąd wziął. No więc teraz powinienem móc już to uruchomić. Oczywiście czas mi się skończył. Więc dzisiaj rozpocząłem pracę nad interfejsem, czyli krok po kroku dobijamy do brzegu, mianowicie do końca slajca związanego z konfiguracją. No i to, co zostało jeszcze do zrobienia, to na pewno dopracowanie UI-a i użycie queriesów i comment na UI-u, tak żeby te dane zapisywać i wyświetlać i w zasadzie tyle. Pozostałe prace będą związane już z ikonką z menu, więc to nie dzisiaj. No, więc dzięki. Do usłyszenia oczywiście jutro w kolejnej części vloga, na którego Cię zapraszam. Cześć!